Bardzo serdecznie was witam przy mikrofonie Rafał Szak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Na wstępie przypomnę tylko, że jeśli chodzi o konsultacje psychologiczne albo coaching, to można umówić się ze mną na rozmowę przez Skype, taki darmowy wideokomunikator, a zrobić to można za pośrednictwem strony ocalsiebie.pl. Tymczasem przejdźmy do tematu tego podcastu, a jest nim zjawisko określane mianem gaslighting. Gaslighting to jest y, słowo, oczywiście, anglojęzyczne. Niestety nie ma dość dobrego polskiego odpowiednika, ale myślę, że warto się z tym terminem zapoznać po to, żeby wiedzieć, czy mamy do czynienia, no i trochę skutecznie się przed tym bronić, lub uciekać przed ludźmi, którzy nagminnie to stosują. Gaslighting to, można powiedzieć, jest robienie z drugiego człowieka wariata i to często w, w skrajny sposób. No nawet jeżeli kogoś byśmy złapali za rękę, yy, czyli przyłapali tę osobę na kłamstwie, na kręceniu, na zdradzie, yy, wytknęli, że powiedziała coś albo zrobiła coś, to ten człowiek może mówić, że to nie jest jego ręka. Poza tym może nam zacząć imputować, że to z nami jest coś nie tak, z naszą oceną, że to nasza percepcja jest zaburzona, że to my mamy nie po kolei w głowie, dlatego tak to odbieramy, tak to przeżywamy, tak to widzimy. I będzie tak długo ten człowiek wywracał tego kota ogonem, odwracał tego kota ogonem, i tak będzie to robił z taką pasją i wręcz namiętnie będzie to robił, że my rzeczywiście możemy zacząć sądzić, że, że coś jest z nami nie w porządku. Bo kwintesencją gaslightingu jest kwestionowanie. Na naszej nie tylko zdrowej percepcji tego, co ma miejsce, ale w ogóle naszego zdrowia psychicznego. Ten człowiek może nam imputować, że my mamy nie po kolei w głowie generalnie, skoro odbieramy coś w jakiś sposób. No ale ten rodzaj manipulacji, czyli zarazem rodzaj przemocy psychicznej, która szczególnie często występuje w toksycznych relacjach, przy czym nie mam tu na myśli tylko relacji romantycznych, ale też to mogą być innego rodzaju zupełnie znajomości, mogą to być relacje rodzinne. Ten rodzaj manipulacji jest wyjątkowo. Trudny do przezwyciężenia, powiedziałbym. Zazwyczaj yy, tym, co można zrobić w najlepszym razie, to zdać sobie w pełni sprawę z tego, że jest to stosowane na nas, po to, aby zdystansować się względem ludzi, którzy to robią: zdystansować się, no czasem uciec, zerwać kontakt. A czasami no przynajmniej go przerzedzić, zmniejszyć częstotliwość tego kontaktu, aby nie narażać się na tego rodzaju przykrości skutkujące potencjalnie naprawdę poważnym urazem, no bo jeżeli by to trwało tygodnie, miesiące czy lata, może jednak nie w sposób ciągły, ale jednak stale powracający, to naprawdę może zacząć to przypominać pranie mózgu wręcz. Człowiek już y, straci zaufanie do samego siebie. Ofiara gaslightingu przestanie wierzyć jakby własnym zmysłom. Będzie odchodzić od zmysłów, jak to się mówi. No dobrze, a jak to konkretnie się dzieje? Otóż charakterystyczne dla ludzi stosujących gaslighting jest wpadanie w jakiś rodzaj histerii, amoku. Czy też y, takiej e emocjonalnej, że tak powiem, eksplozji, wtedy kiedy no, przypieramy tę osobę do muru, bo konfrontujemy ją z rzeczywistością, to znaczy przedstawiamy jej konkretne fakty wykazujemy, że powiedziała, napisała do nas coś, albo coś zrobiła, wykazujemy to ponad wszelką wątpliwość. Więc wtedy, kiedy ten człowiek no już nie może wybrnąć z tego jakoś, wyślizgnąć się z tego, to on może wybuchnąć tak emocjonalnie, albo złością, albo taką płaczliwą, że tak powiem, histerią, jakimś krzykiem amokiem. Po to, żeby odwrócić uwagę od własnego przewinienia, a zarazem może wzbudzić w nas litość, może wzbudzić w nas poczucie winy, żeśmy doprowadzili człowieka do takiego stanu, bo będzie nas oczywiście obarczał odpowiedzialnością za to. Może ten człowiek będzie przy okazji nas zawstydzał tym, że my w ogóle byliśmy. W stanie zrobić coś takiego drugiemu człowiekowi, że jego aż roznoszą emocje, że on się zalewa łzami, że on wpada w ten stan okropny. No, rzecz jasna to będzie takie zorojedynkowe. On nie będzie zupełnie brał odpowiedzialności za tą sytuację, tylko na zasadzie takiej czarno-białej percepcji całą winę za to wszystko, całą odpowiedzialność. Będzie przypisywał ofierze, czyli, czyli no nam w tym wypadku ofierze gaslightingu. Także to jest jedna z takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Jeżeli z człowiekiem się nie da porozmawiać merytorycznie, w sposób logiczny, operując faktami, odnosząc się do tego, co rzeczywiście ma miejsce, bo kiedy tak próbujemy robić, to ten człowiek wpada w jakiś amok, no To to będzie bardzo poważny sygnał ostrzegawczy. Kolejną charakterystyczną sprawą, jak już się zapewne trochę domyślacie, czytając między wierszami, no to jest coś, co ja bym opisał tak na bardzo ogólnym poziomie, jako zakłamywanie rzeczywistości w stopniu absolutnie niebywałym. No bo to jest właśnie taka sytuacja, że jeśli kogoś złapiemy za rękę, to ten człowiek będzie. Eee, wręcz mówił, że to nie jest jego ręka. Jeżeli powiemy, że widzieliśmy tego człowieka gdzieś, albo że ten człowiek coś powiedział, że ten człowiek coś zrobił, to ten, ta osoba będzie tak się starać wyślizgiwać, będzie odwracać kota ogonem, będzie negować oczywiste, ewidentne, niebudzące żadnych wątpliwości fakty, będzie nam imputować, że nasza percepcja jest zaburzona, że my to postrzegamy w sposób jakiś skrzywiony. Że z nami jest coś niehalo, że z nami jest coś nie w porządku, że my mamy nie po kolei w głowie, jeżeli się dopatrujemy takich rzeczy, że skoro właściwie coś takiego jesteśmy skłonni zarzucić czy wyciągnąć w trakcie rozmowy, to my chyba jacyś nienormalni jesteśmy, że kto normalny tak robi. No I tu wracam do tego sedna gaslightingu, czyli dążenia do sytuacji, kiedy my stracimy zaufanie we własne zmysły, tak? we własną skądinąd trzeźwą ocenę sytuacji, bo robi się z nas po prostu wariata. I to zakłamywanie rzeczywistości może mieć naprawdę postać niezwykłą, to może, wypier to może być wypieranie się odnośnie tego, czy ten człowiek coś zrobił, czy, czy ten człowiek coś powiedział, czy nawet czy ten człowiek coś do nas napisał. My możemy mieć czarno na białym, wiecie, nawet korespondencję, która była prowadzona przez komunikator albo przez smsy. My możemy mieć czarno na białym to, że ktoś coś tam powiedział, bo nawet już w skrajnym wypadku skłonni byliśmy coś takiego zarejestrować, bo to zostało na przykład nagrane, bo użyliśmy dyktafonu. Albo ktoś nam wysłał wiadomość głosową przy pomocy komunikatora, i tam słychać co ten człowiek mówi. To on się będzie wypierał, on będzie temu zaprzeczał, on będzie się jakoś wykręcał, będzie mówił, że on nie to miał na myśli. On będzie mówił, że my nadinterpretujemy, że my przeinaczamy jego rozmowę, jego wypowiedź, że my wyrywamy z kontekstu, będzie po prostu robił. W sposób bezczelny, ewidentny i rażący z nas, tego wariata, jak mówiłem. Poza tym charakterystyczne dla gaslightingu jest też przeinaczanie tego, co my mówimy do danego człowieka. O, i właściwie on będzie robił wszystko to, co przed chwilą mówiłem, że może nam zarzucić. Będzie przekręcał, będzie przeinaczał. Będzie wyrywał jakieś yy, rzeczy z kontekstu, będzie nas częstował pseudocytatami. No przecież to powiedziałeś, no przecież mówiłeś to i to, mówiłeś tak i tak. Ale nie, absolutnie nic takiego nie mówiłem. Jej jasno i klarownie powiedziałem, że chodzi o to i o to. Ale ten człowiek nie da się przekonać. On będzie nam wpierał w ogóle własną wizję tego, co żeśmy powiedzieli, co będzie bardzo kreatywną wręcz powiedziałbym, niezwykle nie tyle swobodną, co wręcz dowolną i to nie interpretacją, tylko taką analizą tego, cośmy powiedzieli czy zrobili pod kątem tego, jak się da to przeinaczyć po to, żeby potem móc z nami manipulować w celu uzyskania określonych korzyści, takich jak zmiana naszej postawy, jak nasze ustępstwa, jak nasze przysługi, jak nasze nakłady finansowe, czyli jakieś takie ekonomiczne zaangażowanie. Tego rodzaju korzyści przy pomocy manipulacji, właśnie takiej jaką jest gaslighting. I to właściwie bardzo mocno przypomina Niektóre media, które są w stanie wy, wyciągać jakieś tam treści z czyichś wypowiedzi, po to, aby potem to poddać obróbce. Ostateczny przekaz nie ma już praktycznie nic wspólnego z tym, co zostało de facto powiedziane, ale no ma służyć. Pewnej manipulacji korzyści. No, w przypadku mediów to jest zwrócenie na siebie uwagi po to, żeby wyświetlenia i liczba odbiorców, widzów, czytelników się zgadzała. No i tam oczywiście można było przy okazji no, emitować reklamy, aby generować z tego powodu zyski. No świetnie do tego sprawdzają się wszelkie skandale. Ale jeśli myślicie, że, że to miałoby się. Sprowadzić tylko do takich korzyści, jakie wymieniłem, to, to, to jesteście w błędzie, bo jest tego jeszcze więcej. Znaczy, gaslighting yy, szczególnie często mogą stosować osoby z różnymi zaburzeniami osobowości, a zwłaszcza o osobowości histrionicznej, gdzie celem samym w sobie będzie zrobienie dramy. Bo to już w tym wypadku nie chodzi o uzyskanie jakiejś tam konkretnej, często namacalnej korzyści, ale po to, aby zdobyć atencję, aby przykuć uwagę, aby zyskać rozgłos, może, albo przynajmniej jeśli chodzi o relację taką między dwojgiem ludzi, to żeby zwracać na siebie uwagę, żeby być w centrum, jakby zainteresowania. I w tym sensie być takim zaopiekowanym, być pępkiem świata, być tym, na kim koncentruje się ta relacja, no bo to oczywiście forsuje, tak toruje drogę do, do tego, aby no, skłonić partnera do przeinwestowywania, no bo jeżeli on jest bardziej zaangażowany, on orbituje wokół tej osoby, takiej, która skupia na sobie tą, koncentruje tą uwagę i stale poszukuje skutecznie atencji. No, to już w pewnym momencie to przypomina taką relację, w której ktoś wokół kogoś biega, dosłownie i w przenośni, no po to, aby zapobiegać jakimś kolejnym dramom, kolejnym wybuchom, amokom i takim tam historiom. Zaczyna się już chodzić na paluszkach wokół tej osoby, no po to, żeby tam nie wywołać tego rodzaju historii. Działa się już jak w zegarku, idzie się na coraz większe ustępstwa. No i uwzględnia w coraz większym stopniu, jak ten człowiek funkcjonuje. No, tylko po to, żeby mieć trochę spokoju w swoim życiu, żeby zaznać trochę świętego spokoju bez tych wszystkich tragedii. No, gdy Państwo tego słuchacie, to może Wam się wydawać, to no, po co w ogóle w czymś takim być? Jak to, jak to? Dobra, dobra, dobra. To nie jest takie proste. Nie ułatwiajmy tego obrazu, tak nie spłycajmy go, ponieważ. No czasami takie historie to zaczynają wychodzić dopiero po czasie. No Może nie w przypadku zaburzeń osobowości historycznej, które to zaburzenie będzie dawało sobie znać już pewnie na samym początku, nawet znajomości, ale wtedy, kiedy ktoś ma złą wolę i zaczyna stosować gaslighting, to to może się zacząć dopiero po miesiącach związku, po, po nawet po dłuższym czasie, nie? Może wyjść to na jaw, bo gdy trwa się lanka, gdy jest dobrze, to jest dobrze, ale gdy się zaczyna robić źle. Gdy pojawia się sytuacja konfliktu, o no to wtedy ludzie dopiero pokazują swoją prawdziwą twarz. Maski idą w odstawkę, nam spadają klapki z oczu, przestajemy idealizować i zaczyna być obnażone to, z kim rzeczywiście mamy do czynienia. Kolejna sprawa, o jakiej tutaj mógłbym powiedzieć, jeśli chodzi o gaslighting, no to są różnego rodzaju oskarżenia pod naszym adresem, oskarżenia bezzasadne. Ale te oskarżenia są przedstawiane z ogromną pasją, z ogromną determinacją, wręcz z fanatycznym oddaniem, i ten człowiek właściwie jakby był tym wszystkim zaślepiony, jakby on wierzył w to, co mówi naprawdę. I powiem Wam, że nie jest wcale wykluczone, że w pewnych wypadkach, nawet gdyby podłączyć tam wykrywacz kłamstw, to nie wykryto by kłamstwa, ponieważ ci ludzie rzeczywiście tak emocjonalnie się angażują w to wszystko, są tak oddani temu przekazowi, który emitują, który, nam, który nas częstują, że tak powiem, że naprawdę może ten człowiek by nawet przeszedł test na wykrywaczu kłamstw. On może z takim zamiłowaniem wręcz, z tak głęboką wiarą. Graniczącą, z absolutną pewnością zarzucać nam pewne rzeczy, jak zła wola, jak zaniedbania, zaniechania, jak to, że my rzekomo manipulujemy, jak inne jeszcze historie, że my możemy sami zacząć w to wierzyć, jeżeli ktoś nas urabia w ten sposób tygodniami, miesiącami czy latami. Może się nam udzielać wizja tego człowieka. I naprawdę czasami tak się dzieje. Niektórzy tą przemoc psychiczną stosują w sposób tak intensywny, tak długotrwały i tak nawracający, z taką determinacją, że ludzie naprawdę, ofiary gaslightingu, zaczynają wierzyć, że sami mają ze sobą jakiś problem, że sami są zaburzeni, że sami źle odbierają rzeczywistość. I to jest zjawisko, które oczywiście ma odcienie szarości, może w skrajnej postaci ja tutaj to przedstawiam, ale są też łagodniejsze formy, kiedy człowiek zaczyna kupować te brednie, które mu się wpaja, kiedy rzeczywiście skłonny jest przyjąć, że to z nim jest problem, że to on robi problemy, że to on robi kłopot, że to on niepotrzebnie robi zamieszanie. Bo gdyby tylko przyjął wizję swojego oprawcy, to w ogóle nie byłoby żadnych trudności, nie byłoby żadnych problemów. Gdyby tylko przyjął, że to jest zupełnie normalne, co proponuje oprawca, ten człowiek, który stosuje gaslighting, to wszystko byłoby ok. I ja to zilustruję takim przykładem. Powiedzmy, że ktoś kogoś zdradza. I co może robić człowiek stosujący gaslighting? Może zacząć nam wpajać, że to nasza wina. Że jesteśmy zdradzani, że właściwie może też nam wpajać, że to jest w interesie związku, to, że jesteśmy zdradzani, bo przecież to ratuje te relacje, przecież to by się dawno rozpadło, gdyby nie dochodziło do tego, że ten drugi człowiek idzie sobie czasem do bocznej loży. Robi skok w bok. Może nam wpajać ten człowiek stosujący gaslighting. Że to jest powszechne zjawisko, że to jest zupełnie normalne, że to jest ostatni krzyk mody, że to jest taki otwarty jednostronnie związek, że to jest rodzaj poliamorii, że to, że tamto. Nagle gaslighter, czyli ta osoba to stosująca, może zrobić bardzo intensywny research w internetach. I zacząć nas bombardować takimi terminami, które teraz te nowomodne media, zwłaszcza o zagranicznym kapitale, dziwnym zrządzeniem losu, faszerują swoich czytelników i odbiorców. To są bardzo różne terminy, tak? Otwarty związek, a to poliamoria, a to to, a to tamto. A to tutaj jeszcze jakieś inne określenia. Będzie nam pokazywał w internecie, że popad, że tak ludzie robią, że to jest powszechne zjawisko, że to jest... Już po rewolucji przecież jesteśmy obyczajowe, że to jest coś dzisiaj zupełnie przyjętego za zwyczajne, że tu się nie ma co oburzać, nie ma się co tutaj z tego powodu denerwować, już na pewno nie ma co z tego powodu robić dram, trzeba iść na rękę tej osobie, trzeba przyjąć tę wizję świata, uznać taką narrację, no i pomimo nawet wielkiego cierpienia w tym trwać, to znosić, to tolerować, bo wszyscy tak robią, albo bo, bo, bo mężczyźni tak robią, albo kobiety tak robią, albo to, albo jeszcze co innego. Okay? Albo, że jak jest się szczególnie na przykład majętnym człowiekiem, to, 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 to oczywiście, że jeżeli jest się na wysokim poziomie takim finansowym, no to w takich kręgach to, 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 to i to jest zupełnie powszechne i normalne. Kolejna sprawa, o jakiej warto tu napomknąć, to nagminne wchodzenie w rolę ofiary. Ten człowiek praktycznie nigdy nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny. Zawsze sprawcami jego cierpienia są wszyscy dookoła. Każdy tam mu podkłada, podrzuca te kłody pod nogi. To inni są sprawcami tych przykrych sytuacji. On nie bierze odpowiedzialności za swoje położenie, za to, w, czy, w, jaki, w jakie historie jest zaangażowany. On w ogóle nie bierze nawet odpowiedzialności za własne czyny. To los go do tego przymusił. On nie miał wyboru, inaczej się nie dało. To tak. Ym... To tak może być sprzedawane. No, wiecie, mi nawet brakuje w tym momencie pomysłów, ale tym, pom tym ludziom, tym ludziom pomysłów to zdecydowanie nie brakuje. Zawsze tak z tego wybrnie, tak się wyślizgnie, że on jest nieskalany. On jest tutaj osobą poszkodowaną, stroną, która padła ofiarą jakiejś sytuacji czy jakichś złych ludzi, a on jest takim, czy ona jest takim biednym, małym zrzuczkiem i będzie nam tą sprzedawał, tą narrację do upadłego, często często wręcz całymi latami, zwłaszcza jeżeli nie mówimy o relacji romantycznej, bo ona może w końcu zostać przerwana ze względu na to, że ktoś już tego nie będzie wytrzymywał. Ale to przecież może być rodzeństwo, to niestety mogą być rodzice, to mogą być jacyś inni krewni i tak dalej i tym podobne. No takie historie po prostu mogą wystąpić, trzeba się z tym liczyć. I bierzcie też dużą poprawkę jeszcze raz, szanowni państwo, na to, że mamy do czynienia ze zjawiskiem, które jak podkreślam, no, gdyby ono wystąpiło w przypadku osoby, którą świeżo poznaliśmy i zaczęłaby takie sceny uskuteczniać, co wiecie? No, my byśmy się zrazili i nie chcieli z nią trzymać. Ale czasami nie ma innej opcji. Czasami jesteśmy skazani na to, żeby z kimś trzymać, bo żyjemy pod jednym dachem. Na przykład i nie ma jak tego zmienić. To się nie da stryknąć palcami i odmienić tej sytuacji tak lekką ręką, tak łatwo. To nie ma tak. Często to są wręcz y, historie trwające zatem bardzo, bardzo, bardzo długo. Kolejna sprawa to e, jeśli chodzi o robienie wariata z, z, przy pomocy gaslightingu no to jest wyolbrzymianie naszych przewinień ok, nie ma ideałów nam też się może zdarzyć popełnić błąd kto wie, może nam się też niekiedy przytrafić jakiś zakładam, że raczej niewielkie, ale jednak kłamstwo czy trochę przekoloryzowanie czegoś e, może też się niekiedy uniesiemy złością może... No, potkniemy się jakoś w tej relacji z drugim człowiekiem, bo przecież każdemu się jednak może przytrafić coś takiego. Możemy zatem, krótko mówiąc, popełnić jakiś błąd. I teraz, co robi Gaslighter? Gaslighter będzie to rozdmuchiwał do granic absurdu. On w stanie jest rozpętać wojnę. Z tego powodu, że my popełniliśmy ten błąd, gaslighter może nam ten błąd wypominać miesiącami i latami, wracać do tego z uporem maniaka wręcz. Może w niektórych wypadkach to powracanie do błędu nie będzie gaslightingiem, tak z rzetelności tu zaznaczmy, tak? bo może ktoś przeżył jakąś traumę, może ktoś już tyle razy był w jakiś sposób traktowany, że to stworzyło w nim ze zrozumiałych względów uraz. I to mu się przypomina, to mu wraca. Podkreślmy tutaj, że nie zawsze wracanie jest powodowane chęcią stosowania gaslightingu, bo to świat jest skomplikowany. To nie jest takie proste tutaj, że jak widzimy, że ktoś powraca, to to już na pewno jest gaslighter. Tak, nie popadajmy w taką skrajność. Natomiast jeżeli mówimy o gaslightingu, to jego elementem bardzo często jest to, że tam nam się cały czas męczy, dręczy tym, że coś zostało kiedyś źle zrobione i to służy często jak takie odbijanie piłeczki. My mówimy, słuchaj, miałeś zrobić to i to, a jednak się nie wywiązałeś. Jest mi przykro z tego powodu, zawiodłem się czy zawiodłam się. I co następuje? Następuje odbicie piłeczki. A pamiętasz jak ty dwa, 3 lata temu to i to i to. A co ty taki jesteś taka, jesteś idealna. A pamiętasz, a ty a dwa miesiące temu, a 3 miesiące, a 5 lat, bo tobie się mało razy bo zdarzyło popełnić błąd. I co więcej, nie tylko to jest takie nawracające, ale właśnie jest to takie wyolbrzmiane. To jest. To, to, to jest taka historia, że naprawdę nie szklanki do zmywarki urasta do rangi problemu, który może spowodować wojnę domową. Że ty jesteś osobą, która jesteś abnegatem. Ty po prostu kompletnie nie dbasz o porządek. Ty nie przestrzegasz podstawowych zasad sanitarnych. Ty narażasz mnie na problemy zdrowotne. Czy ty w ogóle wiesz, jakie bakterie tutaj mogą się przenosić z tego tytułu, że nie jest ten porządek w tej kuchni trzymany? W ogóle, co ty mi chcesz zrobić? Ty mnie chcesz wpędzić w chorobę, ty chcesz mnie wykończyć, ty specjalnie to robisz. Ty po prostu jesteś jakimś okrutnikiem i op sprawcą. Tyle razy prosiłem, żeby był porządek. Ty mnie wykończysz psychicznie, ja jestem na skraju już załamania. Ja nerwowo tego nie wytrzymam. Szanowni Państwo, ta szklanka trzeci raz w historii pięcioletniego związku nie została schowana do zmywarki. Po to wam to przedstawiam w taki jaskrawy i groteskowy sposób, żebyście wy zrozumieli, z jaką my tu mamy do czynienia z sytuacją. Także to jest naprawdę podniesione do do piątej potęgi to wasze przewinienie. To jest. Yy, Armagedon się robi z takich historii. Teraz kolejna sprawa, jeśli chodzi o gaslighting. Gaslighting to powiedziałbym jest yy, takie zjawisko, które potrafi polegać na swoistej ślepocie. To znaczy, wykazujemy temu człowiekowi, że jest istotna kwestia do omówienia. Że jest ważny problem do ogarnięcia. Że ten człowiek coś konkretnego albo zrobił, zaniechał, nie wywiązał. Czy te... I ta osoba jest na to ślepa, jakby ona po prostu kompletnie tego nie widzi. To nie jest tylko, powiedzmy, taka intelektualna ślepota, która polega na. Omijaniu jakby tym wzrokiem, tak tą percepcją, tym postrzeganiem, tak odbieraniem pewnych kwestii, które chcemy omawiać, jakby ich wcale nie było, jakby one były przezroczyste, jakby one były niewidzialne. Co wiąże się to z przemilczaniem pewnych kwestii, unikaniem notorycznym, unikaniem rozmów na ważne, trapiące nas tematy. No, na przykład ktoś cierpi na jakiś rodzaj nałogu i uporczywie się nie leczy. My próbujemy ten temat z tą osobą omówić, że to nas wykańcza, bo może nas autentycznie już wykańczać fakt, że jesteśmy współuzależnieni, że ponosimy emocjonalne i finansowe koszty czyjegoś nałogu. Chcemy ten temat omówić. Powiedzieć, jakie są rozwiązania, ustalić, co z tym fantem zrobić. A ten człowiek będzie ślepy kompletnie na ten temat. Nie ma żadnego problemu. On pije, pali, czy Jara, czy tam coś innego jeszcze robi, bo lubi, bo tak. Przecież to się nie zdarza. To, to, to jest w ogóle jakiś wyjątek, że mi się zdarzyło tutaj upić, czy tam coś innego zrobić. Także. Taka ślepota, ale też amnezja, powiedziałbym, tak? Ci ludzie nagle nie pamiętają tego, co powiedzieli, kompletnie nie pamiętają tego, co zrobili, choćby to było godzinę temu. Jakby kompletny zanik pamięci, szanowni państwo. To jest taka bardzo wybiórcza, mega selektywna pamięć. Tak na wyrywki. Akurat pamiętają to, co jest im wygodnie pamiętać. Pamiętają tylko to, co jest im na rękę, żeby pamiętać oczywiście. To jest struganie po prostu wariata, tak? I robienie przy okazji wariata z drugiego człowieka. Eee, więc oni w pewien sposób odrzucają możliwość rozmowy na pewne tematy, poszukiwania rozwiązań, odrzucają ją, wyślizgując się tą amnezją, tą ślepautą, albo zarzucając tam w olbrzymianie czy coś w tym rodzaju. No i ostatnia rzecz, o jakiej chciałbym tutaj powiedzieć, to jest um, odwracanie uwagi. I często to może być robione z takim uporem maniaka, odwracanie uwagi od zasadniczej kwestii od meritum. Nie da się merytorycznie z tym człowiekiem porozmawiać, ponieważ on nagle zbacza z tematu, on skłonny jest robić wycieczki osobiste. Jeśli my chcemy poruszyć istotny temat, no to on nagle może zacząć mówić coś, o czymś zupełnie innym, albo robić wycieczkę osobistą. No tak, bo ty znowu chcesz na ten temat rozmawiać, no bo ty jesteś z patologicznej rodziny, bo twoja mamusia, bo twój tatuś to, to, to czy tamto, i dlatego tutaj znowu, znowu prowokujesz tą awanturę, znowu prowokujesz tą kłótnię, znowu tą dyskusję, znowu chcesz zakłócić mój spokój, znowu mnie wytrącasz z równowagi. No tak, i wycieczki osobiste, jak ja to nazywam, się robią, tak? bo a no tak no tak i tutaj może być użyte wszystko co żeście tej sobie powiedzieli I tak, jeśli chodzi o relacje z gaslighterem to, to, to jest taka relacja typu wszystko co powiesz będzie użyte przeciwko tobie, a nawet to, czego nie powiesz, może być użyte przeciwko tobie, a także to, czego nigdy byś nie powiedział, albo nie powiedziała, również może być użyte przeciwko tobie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli coś powiesz, potem może być to wyciągnięte. Bo ty, widzisz, masz swoje problemy tutaj, to nie umiesz się zachować, widzisz, coś jest z tobą nie tak, ty nienormalny, nienormalna jesteś, bo tutaj ta historia przecież sama opowiadałaś, czy sama opowiadałeś. Czyli wszystko, co powiesz, może być użyte przeciwko tobie. Punkt drugi. Wszystko, czego nie powiesz. A bo ty coś przede mną ukrywasz, czy omijasz ten temat, bo ty tutaj specjalnie ta, a ja wiem co tak, o no, co tak naprawdę ci chodzi. Ja wiem, co się za tym kryje. Ja myślisz, że ja cię nie przejrzałem. Ja doskonale rozumiem, wyście się tutaj umówili, wy wysyłaliście sobie sygnały. Przecież ja nie jestem ślepy, ja to wszystko widziałem. Nie. Czyli po prostu nawet to, czego nie powiecie, może być użyte przeciwko Wam. No i wreszcie to, czego byście nigdy nie powiedzieli, czyli tutaj już wjeżdża e, kreacja artystyczna to już są takie wymysły to są już kompletne, odklejone urojenia, często wręcz które są wam przypisywane, że niby wy żeście coś robili, dlatego, że ponieważ, że ten za tym coś stoi, że tam jest drugie, trzecie, czwarte piąte, szóste, a nawet i siódme dno w razie potrzeby w tym, co żeście zrobili albo tym, co żeście powiedzieli, chociaż komunikat był prosty jak budowa cepa był krótki, był czytelny, był jasny i odnosił się do konkretnej kwestii, był bardzo merytoryczny to nie, 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 nie nie, tak naprawdę nie o to wam chodziło tam, podkopujemy się pod tym, no i teraz tak, jeżeli macie ten cały pakiet, bukiet tego wszystkiego, tak? No oczywiście to nie występuje w jednym komunikacie, tylko tak, wiecie, rotacyjnie, to trochę tego, trochę tu, trochę bardziej tamto, a potem coś innego. Jeżeli taki magiel trwa miesiącami, to wy naprawdę zaczynacie dostawać, mówiąc kolokwialnie, i wybaczcie, że może tak, może psycholog nie powinien używać takiego zwrotu, ale. Wy dostajecie bzika po prostu od tego wszystkiego, tak? Wy dostajecie bzika, a potem często, potem często, gdy zostaje ten drugi człowiek zdemaskowany, ten gaslighter, kiedy zostaje obnażone po co on to wszystko robił, w jakim celu, w jakim, jakie miał interesy w tym. I co za tym tak naprawdę stało, bo ten człowiek nagle odchodzi do kogoś innego, z, tym, z kim kręcił może od miesięcy. Bo ten człowiek nagle tutaj zaczyna jakieś dziwne rzeczy robić, które już absolutnie są. No, no, nie, nie do zaakceptowania, i może byśmy ich nie zaakceptowali, gdybyśmy nie byli tak, jak taka żaba żaba, która została wrzucona do garnka, z wrzącą wodą ona by może zdążyła jeszcze stamtąd wyskoczyć. Ale jeżeli żabkę tak się podgotowuje na spokojnie, miesiącami, o to żabkę można ugotować i ona głupia nie wyskoczy, bo ona straci tam w ogóle kontakt z rzeczywistością w tej wodzie. I to jest właśnie celga gaslightingu takie pranie mózgu w pewnym sensie takie robienie z nas tej żabki, gotowanie, podgotowywanie, aż my po prostu stracimy kontakt z rzeczywistością, przestaniemy sobie ufać własnym zmysłom, własnemu osądowi sytuacji i tym samym będziemy zdani na łaskę oprawcy, przemocowca w postaci człowieka stosującego gaslighting, przemoc psychiczną. Dziękuję z mojej strony. To tyle. Zachęcam was do odwiedzania mojej strony ocal Jeśli ktoś chciałby trochę sobie tam poczytać, bo tam są i artykuły, i blogi, jak również zachęcam do wspierania mnie przez po portal Patronite patronite.pl łamane przez Ocal Siebie. No, wspierający tam mają szansę i dostać dostęp do kursu online i do publikacji w formie PDF, a mam na myśli trzy książki i jeszcze inne fajne rzeczy można tam sobie ogarnąć, będąc wspierającym, także zachęcam, zachęcam. Przy okazji, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten kanał tutaj na YouTube oraz na Patronite. Do usłyszenia mówił dla was Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Proste.